jestem niesamowicie zaskoczony i powiem szczerze, nie spodziewałem się kompletnie tej nagrody, więc zaszczyt jest ogromny. To jest taka chwila, na którą się cały czas pracuje, o której się myśli, no ale kiedy wreszcie przychodzi, no to chyba człowiek jakoś nie jest w stanie jej podołać. Co było najtrudniejsze przy pracy nad Obławą? Najtrudniejsze było czekanie, czy zaczniemy film. Kiedy się ważyły nasze losy, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy mamy pieniądze, czy ich mieć nie będziemy. No to był rzeczywiście trudny czas, ale później jak już ruszyliśmy, no to normalne obowiązki, problemy i zadania takie konkretne do rozwiązania, które mobilizowały nas i jakoś tak, no widzieliśmy koniec, o, w perspektywie dalekiej, ale widzieliśmy. Oprócz Srebrnych Lwów także nagroda za montaż. Tak, strasznie się cieszę z tej nagrody, bo dwóch moich przyjaciół zostało docenionych i no to dużo naprawdę dla nas znaczy ta nagroda. Mam wrażenie, że został doceniony taki fragment pracy, którego się nie spodziewałem. Że nagle ktoś rzuci światło na szarą montażownię, czy wręcz ciemną, w której tak naprawdę rodzi się film. A teraz w tej chwili czujemy jakieś światło Jupitera na tym właśnie miejscu i to jest szczególna chwila, bo nagroda za montaż to jest taka rzeczywista nagroda, namacalna, dotykająca konkretu w filmie, bo to jest abstrakcja. No, główna nagroda za film to tak brzmi no, patetycznie z jednej strony, z drugiej może mało poważnie. Nagroda za montaż to brzmi bardzo poważnie. Czyli bardziej cieszy? Zdecydowanie bardzo mnie cieszy ta nagroda, tak. Czy bardziej? No nie, tak bym nie powiedział, ale bardzo, na pewno bardzo.